Ta szkolna 17 się kończy już. Tam już się źle dzieje. Tam źle się dzieje. Konon to ja nie wiem, co z nim będzie. Wcale się nie zdziwi, jak nie wyląduje gdzieś w szpitalu niedługo. Jest 20 maja, godzina 5 rano, a wysłuchacie porannego gniota dla widzów na kanale Szef Sztabu. Kto rano wstaje, temu mops nie daje. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony tylko jednemu, najważniejszemu tematowi, a konkretnie postarajmy sobie jakoś uporządkować, odsiać plotki i skupić się na samych faktach. 9 maja 2019 roku Krzysiek dodał film, na którym twierdził, że ma wszystkie papiery na majora, z których wynika, że ten jest mu winien jakieś bajońskie sumy. Bardzo ważna sprawa. To jest list dla mnie, że majora już nie ma. I nie będzie. Major ma termin ze mną się rozliczyć. Na mieszkanie moje, za długi. Za długi po 400 zł na miesiąc. 19 200. Mam prawo zostawić, musi zostawić, komputer i kamerę. Komputer jest mój, jeszcze raz powtarzam. I tym podobne. Mogę jeszcze inne rzeczy. I kamerze. Podstawą kononowskich roszczeń miałoby być to, że co prawda pozwolił majorowi mieszkać u siebie bez opłat, ale w zamian oczekiwał pomocy w prowadzeniu domu. A że major mieszkać bardzo chętnie mieszkał, ale pomagać to już nie za bardzo, to on jednak w takim razie naliczył mu te wszystkie czynsze, składki, obciążenia i wyszła z tego suma taka, a nie inna. Niezależnie od tego, czy Konon ma rację, czy nie ma, widzimy ewidentnie, że już na tym filmie wygląda na osłabionego i mówi zdecydowanie wolniej niż zwykle. 11 maja był kluczowym dniem dla całej afery. Już od rana major mówi o problemach z Krzyśkiem. Że Krzysztof to tak się spasł, że ledwo chodzi. O, ledwo chodzi, a ja 3 razy musiałem podłogę w kuchni i przedpokoju wycierać. Ja nie wiem, co z nim się dzieje. On, o, mogę powiedzieć, w jedną noc 10 puszek mleka wypił. Kupił chyba 21 kartonów tych i je mleko. Dziwne rzeczy się dzieją tutaj. Wrzuca 3 filmy z bardzo niezręcznymi sytuacjami. Niezręcznymi, a wręcz niezrozumiałymi. Z jednej strony major i Łoś mówią, jak to Krzysiek źle się czuje i podkreślają, że problem jest duży i poważny, a z drugiej strony, no, schodzą za chwilę z tematu, jakby w ogóle nigdy nic się nie działo. Jedziemy do miasta. O! A ja pierd... No co ty robisz? Te łapy ci się trzęsą, nie wiadomo co. Z gwinta. O. To jest gość, który pije mleak. O, się duszy. Tego połowę rozlewa. O. Lej. Wylał. O, ile? Wytrzymaj się. To wylał, nie ma się. O, widzicie. Tam jest ten mop. Co on robi? On chciał prezydentem. To nie będzie prezydentem nigdy w życiu. O Jezu. Trzeba się położyć. Chociaż slipy nałóż, kurwa. Myślę, że ja to, kurwa, będę twojego siurka oglądał? A widzicie. Trzeba tak robić. A Krzysiek taki ciężki, że on upadł. Ja musiałem go ledwo podniosłem z ziemi. Ja nie wiem. Taki stan krytyczny, jak to się mówi. Tutaj go 6. Herbatka jest robiona dla Krzysia, jak to się mówi do tego. Ja ledwo go podniósł. Kur, wiesz, on ciężki? On 200 kilo waży. Ja na 2 ręce musiałem go podnosić. On nie dał rady wstać. Starszy człowiek to jest starszy, jak to się mówi. Tak. Waga wagę przebija. A nie dość, że tyle mleka pije, jak to się mówi, a kawałek je. To około 10 butelek mleka wypił i
ponad 3 butelki napojów. Tutaj nawet nie wiem, bo jeszcze nie patrzałem do końca w kuchni, jak to wygląda ta cała sytuacja. Spożywam mleko. Ciągnie pół litra. O. I dalej, luju idzie pan do spania. O. Ledwo się położył. Takie ciężkie mleko było, jak to się... I każdy mleko może pić. Dobrze ale powiedziałeś. Nie po kilkanaście litrów. Dzień dzisiejszy, znaczy wczorajszy, miał zakupione ponad 21 butelek. Dobrze. 20 litrów. Puszek. Tych. Kartony. Paczek chyba już nie ma. A plus jeszcze napoje były kupione. I też nie ma. Jak to można przez noc wypić tyle rzeczy? Nie tylko Łoś, ale i pewnie w ogóle większość z was zastanawia się, dlaczego Krzysiek pije tyle mleka. Moim zdaniem odpowiedź jest prosta. Przez stan swojego uzębienia. On tych zębów to w ogóle prawie nie ma. Są one w stanie tragicznym i zapewne boli go gryzienie i rozdrabnianie pokarmów, więc jego organizm podświadomie od dłuższego czasu przyzwyczaja go do pobierania wartości energetycznych w postaci płynnej. Stąd picie mleka, bo tłuste, napojów kolorowych, bo kaloryczne, oraz alkoholi, bo jeszcze bardziej kaloryczne. Parę piw lub kilka głębszych siwuchy dają szybki strzał dużych ilości kalorii. Zauważcie, że wytrawni przebywacze pod sklepowi zazwyczaj łoją tanie wino, bo jest tanie i są szczupli jak plasterki, bo wino ma najmniej kalorii ze wszystkich wyskokowych cieczy. Również 11 maja. Meksykano odnosząc się do filmów zapowiada koniec uniwersum w najbliższych dniach oraz trafnie wskazuje duże prawdopodobieństwo wizyty Krzyśka w szpitalu i tym razem nie w Choroszczy. Ta szkolna 17 się kończy już. Tam już się źle dzieje. Tam źle się dzieje. Tam w ogóle nie wiadomo, co tam się dzieje. Tam się już nic nie dzieje. Konon to ja nie wiem, co z nim będzie. Wcale się nie zdziwię, jak nie wyląduje gdzieś w szpitalu niedługo. Bo jak zobaczyłem, jak on te mleko rozlewa, potem zamiast sam posprzątać, to każe Łosiowi to robić. No dobra, okej, okay, dobra. Nie wiem, za co to Łoś tam robi, może tam dostał flachę czy coś, nie wiem. Mnie to nie obchodzi. No ale już takie rzeczy jak Grubas robi, nie, to on ma coś już naprawdę, ześwirowany jest. Jeżeli on siedzi, kurde, razem w trójkę z trzech chłopa bez majtek, nie wiem, słuchajcie, to tam już ten uniwersum pada i to padnie to uniwersum, bo oni we trójkę tego nie utrzymają, nie da rady. To uniwersum padnie dla nich, padnie jak nic. Nie wiem, pan nie jest ubezpieczony. Ale w takich wypadkach to będzie trzeba pogotowie zawołać. Niech zobaczył go. Trochę umyłem znów podłogę i trochę ogarnąłem, jak się nie dba o zdrowie. Ja ubezpieczyłem się. Coś by się działo ze mną, to jestem ubezpieczony. Tak właśnie się doprowadzić do takiego stanu. Jak się cukrzycę ma, się śpi. No stop się śpi. Dobrze okno otworzyłem, żeby było świeże powietrze. Żeby miał czym oddychać. No i na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. O, odjadłem. Dobrze. Zwróć uwagę na problemy żołądkowe Krzysztofa tam. Major dosyć z Łosiem tak do tego podchodzą, że śmieją się, uśmiechają, dla nich to są żarty, ale to może być jakiś objaw jakiegoś problemu zdrowotnego, że on cały czas na tym kiblu siedzi, więc nie ma do śmiechu. Tym bardziej, że wczoraj czy przedwczoraj już tutaj mówiłem o tym, że zdrowie Krzysztofa się kończy i może być tak, że wkrótce nie będzie czego oglądać. Więc też bierzcie to pod uwagę. Okej, okay, przyniesie kiełbasę, dobra, fajnie, super. Ja jemu nie żałuję tego, ale mieszkając tam z Kononem i widząc, w jakim stanie jest Konon,
to powiem wam szczerze, że jego zasranym obowiązkiem powinien wezwać karetkę, żeby chociaż zmierzyli kurwa dla Konona cukier. Bo to nie jest normalne, jak człowiek non-stop śpi albo do kibla ciągle biega. Bo mleko tak nie pogoni, ja ostatnio wypiłem od groma mleka, jakoś mnie nie pogoniło. Także poza tym durniu jeden, kurwa strusiu, stwierdzasz, że ktoś ma cukrzycę. No brawo, co za inteligencja. Ale wiesz, że trzeba podać insulinę, wiesz, bo się człowiek przekręci bez insuliny. A ty patrzy, do tego zmierzasz. I to dużymi krokami do tego zmierzasz, żeby go chyba chyba załatwić. Bo jak ja bym tam siedział i widział, że chłop po prostu, no nie oszukujmy się, nie? No on dobrze nie wygląda teraz. Skoro śpi kurwa dniami i nocami, albo siedzi na kiblu, to coś jest nie halo. I dlatego ja mówię, kurwa, zobaczysz major, jeszcze się doigrasz. Bo zamiast zadzwonić, bo ty i tak za to nic nie będziesz miał, jakbyś zadzwonił. Zadzwonić i powiedzieć, jaka jest sytuacja, jaka sprawa, bo normalny człowiek nie wypija, kurde, 10 litrów mleka przez noc. Absolutnie. Czegoś mu tam brakuje widocznie. Także, no, tak żebyś się nie doigrał. Bo, a zresztą, co od siebie wymagać z twoim mózgiem? Normalny człowiek by od dawna już zadzwonił na pogotowie i kurde, by przyjechali, zbadali by go przynajmniej, zbadali. Ciśnienie i tak dalej. No, ty nie robisz z tym nic. Ty twojej michy tylko pilnujesz. Napierdolisz tej kiełbasy i ją kurwa ciamkasz kurwa i to jak obrzydliwie. Słuchaj chłopie kurwa, bo nawet nie umiesz się zachować. A jakby to ci tak matka wzdychała, to też byś tak siedział, opedalał obok i mówił, jakie pyszne, ale ona ma cukrzycę, wiesz, ale ma cukrzycę. Jesteś kurwa dnem chłopie, kurwa się zastanów. Jak człowiek kurwa potrzebuje pomocy, to trzeba mu pomóc. Czy jest wrogiem, czy nie, ale trzeba pomóc. 12 maja major przez swoją wyuczoną bezradność nie potrafi sam podjąć decyzji o tym, czy wzywać lekarza, czy nie. Potrzebuje dodatkowego potwierdzenia i wsparcia, więc dzwoni po Pawła z Warszawy, który przyjeżdża ze stolicy na szkolną i po szybkim zorientowaniu się w sytuacji podejmuje działanie. Kręci ci się w głowie, bo... W głowie się kręci. No dobrze, ale jeszcze co ci dolega? Co, powiedz, jak to? W głowie się kręci się wszystko. I od kiedy to tak masz? Od dzisiaj. Od dzisiaj, tak? Wczoraj lepiej się czuł. A wczoraj się czułeś lepiej, tak? Tak. A przedwczoraj jak się czułeś? No. Dobrze? Jak samochodem był w banku. No dobra. I nagle cię co? W nocy to ci się stało, czy coś, czy jak? No bo to, że pijesz bardzo dużo, to już od dawna pijesz, od 3 dni, nie? Pijesz mleko. Bo piłeś bardzo dużo mleka. Bardzo mleka. No dobra, ale boli cię coś, powiedzmy, nie wiem, serce czy coś, nie? A, zimno. Mleko i wody. No tak, no ale to dobrze, to już piłeś. Dobra, w porządku, Krzysiek, odpoczywaj, zaraz będzie lekarz. No. Pomimo protestów Krzyśka, który nie chce lekarza, wykręca 997 i dzwoni z prośbą o przysłanie karetki. Wszystko jest dobrze, dopóki dyspozytor nie słyszy nazwiska Kononowicz. Od tej pory zaczynają się problemy, sugerowanie, że wezwanie może być bezpodstawne i że wyślą karetkę interwencyjną tylko, jak jest bezpośrednie zagrożenie życia. Czy takowe występuje? Ani dyspozytor, ani tym bardziej Paweł nie są w stanie stwierdzić na słuch czy oko. Warszawiak dostaje numer do lekarza całodobowego, który ma się pojawić w ciągu godziny. Do tego czasu trwa walka o przytomność Krzyśka. Konon jest bardzo osłabiony. Rozmawia, po czym wywraca oczy do góry, traci kontakt, zapada w sen. Trzeba go na bieżąco cucić. Nawet podczas badania lekarskiego Krzysiek musi być non-stop ochrapywany wodą, by kontaktował. O jest, ambulans. Słuchaj, weź chodź, otwórz i ustaw tą kamerę. Pan Krzysztof nie ma z nim kontaktu, nie umie wstać, jakoś tak się przewraca. A w co, chodzi wcześniej? Wcześniej chodził. Od kiedy tak się stało? Od wczoraj prawdopodobnie, bo dzisiaj pan Wojtek zadzwonił. Do tej pory idziemy tu? Tak, tu proszę. Do tej pory czekał? No czekał, no wie pan, jak to pan Krzysztof twardziel. A teraz go tak znów zcięło, że po prostu... Ciśnienie. I prawo. Też i krew na czole ciała. Nosał. A to odpadł z tego. Chyba tak, ale teraz nie ma z nim kontaktu. Znaczy jest kontakt, ale mówi od rzeczy. Dobra.
Dobry. Co tam się stało? O, i dużo śpi. A kto wzywał karetkę, pan? Ja wzywałem karetkę, ale nie chcę. Leżeć. Nie, Krzysiek. Bo jak zawroty głowy ma podobno, tak? Proszę? Zawroty głowy ma. Powiedz, Krzysiu, panu lekarzowi, co ci dolega. A nic mi dolega, wszystko w porządku jest. Dobry poszedłem, tak. Dobra. Mam coś leży, proszę podjąć. Po portfelu, co ty jest? To jest jakaś wizytówka. Krzysiu, dobra, teraz to tam mało ważne. Zresztą nie koniec. Tutaj musisz mówić jak na spowiedzi, szczerze, o co ci dolega. Leżę sobie. Poczekaj, Krzysiu, to najpierw ciśnienie, poczekaj. Bardzo dużo piję. Wczoraj pan Wojtek mi mówił, że wypił ponad 10 litrów mleka. 10 litrów mleka wypił? Tak. No wczoraj. Lubi mleko. Wczoraj w nocy. 2 litry dziennie to wystarczy. Glukometr wyszedł poza skalę. Pani lekarz potwierdza podejrzenie o cukrzycy i nakazuje dzwonić po karetkę. Chcesz jechać za mną? Tak, tak, już jedziemy. Nie, to otwórz. Czekaj. Krzysio, nie ma? Tak, tak, wejdziemy tamtym głównym. Krzysio, spokojnie. W szpitalu Paweł i Wojtek dostali burę od oddziałowej za to, że przywieźli Krzyśka brudnego. No i najszybsze, najnowsze nowości, słuchajcie. Konon trafił do szpitala. Ponoć miał 600 jednostek cukru. Także widzicie. Ciekawe, czy to major zadzwonił, czy nie. Wątpię, żeby to major. Bo jeszcze przed chwilą siedział i wpierdalał. Także tak to jest właśnie. Jak się ma takiego lokatora, jakbym powiedział lokatora, no. Cukrzycę Krzysztof dostał i po prostu on za dużo po prostu mleka pije. No, wczoraj, przewczoraj to po prostu on już tutaj ledwo chodził i upadł i krzyczał: o, Wojtek, weź mi pomóż, podnieś się. I zadzwoniłem. Moment, zaraz przyjechał właśnie mój, jak to się mówi, przyjaciel, który dużo mi pomaga. Samo i jak dla Krzyśka i przyjechał, a Krzysiek nie zgadzał się, żeby karetkę. I po prostu pierwszy Krzysiek, ten, nie Krzysiek, tylko ten człowiek dzwonił. No, nie chcieli za bardzo przyjeżdżać, ale powiedzieliśmy, ten człowiek rozmawiał, jaki Krzyśka jest stan. On non-stop, no, niepotrzebnie tyle cukru wcześniej jadł. A mleka ile wypił. I pojechaliśmy karetką. Za karetką widzieliśmy, jak po prostu podnosili Krzyśka, jak tutaj po prostu w pasy dwie osoby wyprowadzało właśnie. I w pasy, i Krzysztof jest w szpitalu. Ale jak zajechaliśmy, półtorej godziny mi pojechaliśmy na obiad. Meksykano jeszcze ostrzej reaguje na bierną postawę majora. A teraz poruszę taki temat, który mnie naprawdę... Właściwie to ja powiem wam szczerze, że ja nie wiem, jak się do tego odnieść mam, bo... ja nie mówię, że go lubię i że ja jestem za nim, bo wcale tak nie jest. Nie to, że mu tam źle życzę, że wylądował, bo wylądował w szpitalu. Bo oczywiście 600 jednostek cukru, no normalne, no. No, że ktoś, on po prostu mógł tak spać i nie obudzić się już w ogóle, nie? Po prostu na amen mógł zasnąć. Wiedział, że jest gruby, zamiast coś z tym robić, nic z tym nie robił, olewał wszystko i wszystkich. Kurwa, pazerny był tylko na peci i na paczuszki i tylko zacierał rączki, jak ktoś mu coś przynosił. Oczywiście też się chlał, wiadomo, tutaj niech on nie kłamie. Ciekawe, kiedy go wypuszczą i jak wypuszczą i co będzie dalej. Ale zaraz będziemy do tego dochodzić. No i
I bardzo, bardzo super zaskoczyła mnie bierna, ale to bierna, totalnie bierna postawa tego osła, czyli strusia. To jest postawa bierna. Chłop, który mieszka u drugiego chłopa, który dał mu dach nad głową, bo tak naprawdę by chodził z pustostanu do pustostanu i nie miałby gdzie mieszkać, nie? To do ciebie, major, do ciebie, kurde, na pewno będziesz to oglądał. I mieć tak bierną postawę, wszystko, impreza była super. Wódeczka, piweczko od widzów dla RODO. Wódeczka dla Krzysia, mleczko, wszystko, balanga na całego. Tak major nadaje się na opiekuna. On się siedzi, to najbardziej było żałosne, co widziałem w moim, kurwa, w moim życiu chyba. Na filmikach, nie? Na filmikach. Że siedzi facet, kurwa, żre kiełbasek, i to tak perfidnie jeszcze. I naprawdę, że ten, kurwa, mu to sok nie leci po mordzie. No, a obok, kurwa, no prawie można powiedzieć, dogorywa, kurwa, właściciel chaty, prawie dogorywa, bo no nie wiadomo, co by było, gdyby tam jakaś osoba postronna nie zadzwoniła i nie zabraliby go do szpitala. Mogłoby być tak, że on by się już nie obudził, nie? Tak mogło być, także brawo, major. Dla ciebie brawo, kurwa. Dopiero teraz wyszło, jaki jesteś. Po prostu jesteś nikim, kurwa, jesteś takim dnem, że dać tobie kogoś pod opiekę, to nie można tobie nikogo dawać pod opiekę, człowieku. Nie można. Bo ty w ogóle nic nie wiesz. Ty kurzysz w jakimś świecie, kurwa, nie wiem, fantazji. Zamiast dępaku i wziąć chyba telefon, zadzwonić na 112, chociaż pewnie nie wiesz, że taki numer istnieje w ogóle. Zadzwonić na 112, zawołać karetkę, to ty, kurwa, stwierdzisz, no tak. Tak to jest właśnie, tak to jest. Czy 600 jednostek cukru to dużo? Na pewno nie mało, bo jest to dolna granica stanu zagrożenia życia. Grozi utratą przytomności, śpiączką i ostrą niewydolnością nerek. Jednakże ja sam znam osobę, która trafiła do szpitala z 910 jednostkami cukru. Poleżała miesiąc, odratowali ją i żyje. Oczywiście cukrzycę ma i mieć już będzie, i to samo czeka Krzyśka. Sporo było komentarzy mówiących, że to już koniec uniwersum, bo nawet jak Konon przeżyje szpital, to sobie nie poradzi. Ja wiem, że szczególnie w trudnych chwilach jako ludzie łatwo popadamy w skrajne emocje i wręcz chętnie słuchamy o apokalipsach, kończącym się świecie, światowych kryzysach i braku nadejścia jutra. Krzysiek może i czasem nie grzeszy mądrością, ale ma bardzo dobrze rozbudowaną intuicję i całkiem pokaźną inteligencję. Radził sobie w różnych trudnych sytuacjach, poradzi sobie i teraz. Chłop jest twardy, choć wielu go nie docenia. Gdyby nie Paweł z Warszawy, Wojtek pewnie jeszcze długo nie wiedziałby, co robić. Dobre pytanie, czy potrafiłby się wykłócić z dyspozytorem 997 o przysłanie kogokolwiek do Krzyśka? Czy starczyłoby na to wszystko czasu? Czy Konon do tego czasu by dożył? Nie wiem, ale po przyjeździe Pawła z Warszawy widać jedno. Jak to mówią, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Więc zważcie na to, zanim znów będziecie pisać, że Paweł to chciał tylko przyjąć szkolną, wsadzić Krzyśka do choroszczy, albo w ogóle go wykończyć. Gościu wycofał się z uniwersum przez frustratów, którzy na wzór siebie uważają, że wszyscy wokół są zdolni tylko do kłamstwa, matactwa i kradzieży. Myślę, że zaistniała sytuacja wiele zmieni. I wiele zmieni na dobre. A wiesz co, jak powiedział dzisiaj na filmie? Tak, pierwszy on zabiera do szpitala. Mówi, a teraz Krzysiek Kononowicz? Teraz nie wiadomo, kto to będzie. Mówi, a może major? Sam Krzysiek już się mocno zmienił i głęboko wierzę, że inni też coś w sobie zmienią. Listy przyniosłem. O, a i Meksykano nagrywał dzisiaj, deszcz padał przed tym i żebyś mówił, żebyś dochodził do zdrowia. A dziękuję. Dziękuję. Na koniec wrzucę wam coś ważnego, czego nauczyło mnie uniwersum. Czy jest sens bycia dobrym człowiekiem w świecie złych ludzi? W świecie złych ludzi. Ludzie tylko czasami bywają źli. Częściej bywają dobrzy niż źli? No, większość chyba jest dobrych.